funkcje i rodzaje programów monitorujących. Witajcie w temacie dotyczącym programów monitorujących. Zacznijmy od wyboru odpowiedniego programu. Musimy pamiętać, że programy monitorujące mają na celu informowanie nas o pracy systemu komputerowego. Najpierw powinniśmy zwrócić uwagę na SIW, System Information for Windows. Prezentuje bardzo poszczegółowe informacje zarówno na temat wszystkich podzespołów, jak również systemu, aplikacji, procesów, sterowników czy kodeków. Wyświetla też informacje o procesach uruchamianych automatycznie podczas startu systemu. Za pomocą funkcji Secret można wydobyć wszelkie hasła zapamiętywane np. przez przeglądarki. SIW podaje również szczegółowe informacje na temat sieci, portów, TCP, IP, ruchów itp. Monitoruje obciążenie procesora oraz wykorzystanie pamięci. Aplikacja zawiera dodatkowo narzędzia, m.in. do odczytu zamaskowanych haseł czy zmiany numerów kart sieciowych MAC. Jeśli chodzi natomiast o SysInfo MyWork, przejrzysty sposób pokazuje ilość wolnej lub zajętej pamięci systemowej i obciążenie procesora komputera za pomocą animowanej ikony umieszczonej w obszarze stanu paska zadań. Oferuje opcję wymuszania, również automatycznego podporządkowania zajętej przez system i aplikację pamięci RAM w celu uzyskania potrzebnej ilości wolnych zasobów. Trzeba przyznać, że program zajmuje mało zasobów, w szczególności małą ilość pamięci operacyjnej interfejsu, ale spójrzmy jeszcze na HDD Scan. HDD Scan to darmowa aplikacja do diagnostyki dysków twardych oraz innych urządzeń pamięci masowej. Program skanuje dokładnie nośniki danych i sprawdza, czy posiada uszkodzone bloki lub sektory, a także wyświetla wszystkie parametry technologii SMART. Przejdźmy teraz do HW Monitor. HW Monitor jest niewielkim i bardzo prostym w obsłudze narzędziem do monitorowania podstawowych parametrów pracy bazowych komponentów komputera. Skupia on w jednym oknie informacje o temperaturze, napięciu oraz prędkości wentylatorów, m.in. chipsetu, procesora i poszczególnych jego rdzeni, dysku twardego układu graficznego i baterii. Nie należy zapominać jeszcze o HKDSK i Acronix Drive Monitor i AIDA 32. Spójrzmy jeszcze raz na artykuł Systemy komputerowe, część 2. Programy monitorujące pracę systemu komputerowego, moduł 4. Tam na pewno znajdziemy szczegółowe opisy poszczególnych programów. Dzięki temu uda nam się wybrać odpowiednie oprogramowanie.